więc tak, no, myślę, że musimy troszeczkę wrócić na ziemię w kontekście zaangażowania na boisku i nie takiego zaangażowania bezpośredniego, bo chłopcy zawsze dają z siebie, jeszcze bo to, co powiedziałem dzisiaj w szatni, jeszcze mnie nigdy nie zawiedli w tym temacie i dalej nie, ale musimy troszeczkę zacząć się bić na tym boisku, bo pomimo strzelonej bramki, to Korona dzisiaj prowadziła grę, to Korona lepiej operowała piłką, lepiej przekładało się to wszystko do ataku. Tak naprawdę po strzelonym golu nie stworzyliśmy sobie sytuacji, poza znowu stałym fragmentem gry w pierwszej połowie, więc niestety musimy wrócić jakby bardziej do tego, żeby zacząć się na boisku bić, a do tego potrzeba być bardzo dobrze przygotowanym. Druga połowa troszeczkę lepsza, oczywiście Korona miała wynik, my też w 10, co prawda, ale staraliśmy się strzelić tą bramkę. Szkoda Kuby Szreka tej sytuacji na lewej nodze. Ale to oczywiście łatwo mówić z perspektywy tutaj, nie wiem jak Kuba. No cóż, przegraliśmy mecz 2-1 i trzeba to przyjąć na klatę. ŁKS przed nami i mam nadzieję, że z ŁKS-em będzie dużo więcej tej bezpośredniej bitwy, bo ci chłopcy potrafią grać w piłkę i w jednym meczu to pokazali, ale najpierw trzeba wyjść pełni zaangażowanym, pełni przygotowanym do meczu, a dopiero potem grać w piłkę. Także jeszcze raz serdeczne gratulacje dla Korony Kielce i tyle. Ja tak krótko ocenię to spotkanie, w którym na pewno cechą Korony jest charakter, waleczność. W pewnych fragmentach też fajna reakcja, bo przy stanie 0-1 na pewno nie był to łatwy moment dla samych zawodników, a muszę powiedzieć, że spokojnie to przetrzymaliśmy mentalnie, czyli ten mental jest na plus i potrafiliśmy fajnie zareagować. Strzeliśmy dwie bramki. Oczywiście, grając w przewadze jednego zawodnika, każdy powie, że i powinniśmy jako zespół więcej utrzymywać się przy piłce, więcej spokoju, tak żeby odsunąć rywala od naszego pola karnego. Przede wszystkim no, nie tyle poszukać trzeciej bramki, co stworzyć sobie taki spokój w graniu, żeby to przeciwnik więcej biegał. Natomiast dzisiaj dla nas najważniejszym celem było przełamanie, to się udało. Mamy 3 punkty, z tego się bardzo cieszymy. Smucimy się i smucę się jako trener z kontuzji Dawida Lisowskiego, bo wszedł, fajną zmianę dał. Niestety to kolejny zawodnik kontuzjowany. Konrad Forent, zobaczcie, to jest charakter tej drużyny i pokazuje, że praktycznie no, nie wiem, czy był zdolny tak na 100%, wiecie, o co chodzi, do gry, natomiast wstał, bo wiedział, że nie ma zmiany. Dotrwał do końca. Zobaczymy, co będzie ze zdrowiem. Teraz przed nami taki weekend, w którym oczywiście my jako zespół pracujemy. Ja dzisiaj gratuluję drużynie, jeszcze raz mówię, tej heroicznej walki i tego, że zdobywamy tutaj u siebie 3 punkty. Były spotkania lepsze, punktów nie zdobywaliśmy. Jest spotkanie, w którym na pewno, tak jak mówię, drużyna pokazała to, że będzie tutaj każdy z tych chłopaków, niezależnie kto wyjdzie na ten plac, walczyć o każdy metr boiska i to było dzisiaj widoczne i to jest dla mnie najważniejsze. Plus dla chłopaków, brawo Korona, brawo kibice, dziękuję też za wsparcie kibicom w imieniu drużyny, bo ono było bardzo ważne właśnie w takich, a nie innych momentach. To wszystko, dziękuję bardzo.